Cześć, witam was, tutaj Helium, a to jest kolejny odcinek z serii Hearts of Iron 4 Węgry. Tak więc dzisiaj staramy się ruszyć w stronę Rzymu. Zobaczymy, co z tego będzie, jak nam to wyjdzie. No, na razie na północy musimy zniszczyć ten kocioł. Tutaj ruszyć się nieco na południe. No i wkroczyć do tej Bolonii, bo przed chwilą mieliśmy wkroczyć do Bolonii i nie wiem co się stało, ale do tej Bolonii nie wkroczyliśmy. Ciągle mamy spory opór w Serbii. 11%. Dalej naprzód. Upadek Nankinu, znaczący postęp. Lecimy dalej. Raz, dwa. Dwie dywizje tu. Siedem dywizji tu. I w stronę La Spezi. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Dalej, tutaj. Wspieramy Niemców. Jeszcze tu. Okej. I ofensywa idzie pełną parą w tym momencie. Tutaj tak. Cztery dywizje tu. Oj, tu będzie trochę ciężko. No, tutaj się coś buguje, bo nie mogę zaznaczyć wszystkich jednostek, niektóre się chowają. Coś tu się dzieje niedobrego. Dobra, tymczasem atak na Mediolan. Kolejny kocioł, kolejne 8 dywizji okrążymy. Tutaj właśnie kluczem, w tej grze ogólnie kluczem jest w każdej wojnie okrążanie i niszczenie jak największej ilości wrogich wojsk. No tej Bolonii nie przejęliśmy w końcu. Ale już zaraz to się zmieni. Tutaj sobie nie dajemy rady. O, trzy dywizje tutaj, może w stronę Genui pójdziemy. Wsparcie ataku. Dacie radę. Musicie dać radę. Tutaj coś słabo idzie. Sześć dywizji atakuje. A, bo tutaj jest siedem dywizji włoskich, więc jest ciężko. Okej, okrążyliśmy. No ale nie 8, nie 6, ale 3 dywizje włoskie. Zawsze coś. Do przodu. No nie damy rady. Ha. Za mało zasobów. Stal 17, nam brakuje stali. Rzesza niemiecka. O, zobaczcie. No, można się było tego spodziewać, że tutaj alianci przyślą wsparcie do tej Danii. I widzę, że tutaj są także włoskie dywizje, ale problem stanowią te dywizje amerykańskie, bo jeżeli USA się dołączą do wojny przeciwko nam, będzie trochę kiepsko. Dobra, tymczasem próbujmy się ruszyć w stronę tej La Spezi w końcu. Pozamykać kolejne kotły. O,
Ruszmy trochę do przodu. Może w stronę Genui zaraz ruszymy. Myślimy trochę wsparcia tutaj pod Genuę. Okej. 5 dywizji cały czas atakuje tą górę. Wygląda na to, że nie damy rady. Zaraz wyślemy wsparcie. Dobra, wsparcie już dotarło. Trzeba jeszcze wesprzeć trochę południe. Tutaj mamy 5 nowych dywizji na Węgrzech. Dobra, fajnie. One nam się przydadzą tu. Widzę, że Niemcy już zaatakowali. A my się nie przyłączymy do tej walki, bo nam się nie opłaca. Dobra, ruchy, wszyscy ruchy. Może tutaj wesprzemy ten atak. Tu jest 7 dywizji. Poczekajmy chwilę, niech niektóre odzyskają organizację. Wyposażenie piechoty mamy najnowsze. Dobra, zmieniamy teraz w liniach produkcyjnych starą piechotę na nową. Znaczy zaopatrzenie piechoty ze starej na nowe. Braki w zasobach ludzkich. Możemy prowadzić nowe badania. Na razie broń piechoty poczeka. Szkoda, że nie ma tutaj badań rolnictwa, tak jak w Trójce. Szyfrowanie, to się przyda. Wprowadź zmiany w rządzie, kiedy będziemy mogli wprowadzić... O, pełny pobór jest. A nie tylko częściowy. A no to pełny wprowadzamy. Dobra, to już jest sprawa... sprawa zasobów ludzkich rozwiązana. No to 10 dywizji, niech nam się szkoli w takim razie. Skoro mam jeszcze tyle żołnierzy. No jak widzicie, można całkiem silną armię zbudować Węgrami. I to nie małą armię. Mamy już w sumie ile? 49 dywizji? Jakoś tak. No to jest całkiem sporo. Trochę więcej jak Polska miała na początku gry w 36. Nawet więcej mamy. Dobra. Więcej mamy tych dywizji. Atakujemy dalej na południe. Bezproblemowo raczej. Za mało zasobów. Znowu brakuje nam stali. Znowu Niemcy. I przeprowadzamy modernizację wyposażenia piechoty. Dobra, wygląda na to, że nie damy rady się tutaj przebić. Tutaj jest trochę ciężko, ale próbujemy. Staramy się. Tutaj też nie damy rady, niestety. No ale dobra, południe wygląda za to trochę fajnie. Obrona wybrzeża się spisuje, bo co chwilę są jakieś desanty. No, to był dobry pomysł w takim razie. Skoro co chwilę nas alianci tutaj atakują, a my sobie z nimi radzimy. Tutaj jest za to trochę ciężko. Może pomożemy Niemcom? A ja w ogóle zbadałem radio? Tak, jest zbadane radio. Atakujemy Laspezję.
Może spróbujemy jakoś wesprzeć tych Niemców tu? Nie, nie ma sensu. No to atak na Florencję w takim razie, stąd. La Spezia już jest nasza praktycznie. No i widzicie, mamy powtórkę z mojej serii polską. Też to wszystko wygląda podobnie, ten cały atak na Włochy wygląda podobnie, nieważne jakim państwem się gra. Wszędzie to wygląda bardzo podobnie. Hiszpanie sobie nie radzą z 8 dywizjami włoskimi, które utknęły całe szczęście w kotle. Za mało zasobów tymczasem, znowu nam brakuje stali. Ciągle nam tej stali brakuje. Jest nam coraz więcej tej stali z czasem potrzebne. Dobra. Budowy, jak tam trwają nasze, jak przebiegają nasze budowy. Infrastruktura bardzo fajnie się buduje. Na najwyższy poziom oczywiście. Dobra, na razie nie będę nic więcej dodawał do linii produkcyjnej, czy tej do budowania. Niech tam się buduje to co jest. My dalej odblokowaliśmy kolejny cel narodowy, czyli modernizacja zaopatrzenia. Możemy już badać z podwójną prędkością nowe wyposażenie piechoty. Na razie jeszcze poczekamy, aż nam się zwolni jakiś slot badawczy. No i mamy niestety problemy z tą La Spezią. Trzeba będzie wysłać wsparcie. No dawajcie. Dobra. Przynajmniej odcięliśmy La Spezię od drogi do Rzymu. No właśnie, mają tutaj trochę wojsk. Więc raczej na razie ofensywa naprzód, w stronę Rzymu nie wchodzi w grę. Ale już zobaczcie jak fajnie to wygląda, już mamy spore postępy w tej wojnie. No, próbujemy atakować. Szansa na wzmocnienie linii frontu wszędzie 0. Co dalej? Tu problemy, tu problemy. Z La Spezią jest niezbyt ciekawie. Niezbyt dobrze. O kurczę, jak teraz zaznaczyć te lepsze dywizje? Dobra, odznaczę gorsze po prostu. Jeszcze gdzieś jedna była jakaś brzydka. Nie, dobra. To 6 dywizji. Niech atakuje. Tutaj to miejsce. Spróbujemy odciąć od zaopatrzenia. Zobaczmy co z tego wyjdzie. Oj, 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 ciężko jest. Mamy spore braki w zaopatrzeniu niestety. Co bardzo cieszy naszego wroga. Tak jak cieszyło nas, kiedy alianci nie mieli zaopatrzenia w Jugosławii. Kurczę, ta La Spezia została tutaj, 5 dywizji. Ale co ja poradzę? O, Wenezuela chce nam wysłać jedną dywizję ochotniczą. Nie pogardzimy. Dobra, musimy sobie poradzić z tymi 8 dywizjami włoskimi, które zostały i nam tu przeszkadzają. Jak tam rekrutacja? W peczu macie się wystawiać. No dobra, brakuje tylko artylerii, jak zwykle. Nasze dywizje się powoli szkolą. O, możemy przejść do przodu. Spróbujmy więc przejść do przodu. Czyżby nam się udało zająć tą Genuę? Oj, La Spezię przejmiemy. To co się dzieje? To chyba wygląda na to, że Włosi przynoszą swoje wojska do obrony Rzymu. Teraz. Nacjonalistyczna Hiszpania chce nam przysłać jeszcze 2 dywizje ochotnicze.
Dobra, słuchajcie, przejmiemy tą laspezję. Bez walk. Bez walki w ogóle. Wejdziemy tu. Uwaga. Atakujemy, atakujemy, atakujemy. Czy się uda? Uda się, patrzcie, jest! Jest! Zobaczcie, co zrobiliśmy. Jak fajnie podzieliliśmy włoskie wojska. Świetnie, dobra, mamy to, słuchajcie. Możemy już ruszyć do przodu. Bez żadnych obaw. Bez większego oporu. Bo wszystkie włoskie wojska się teraz wycofują. No a my czynimy spore postępy. Tylko tutaj jest trochę ciężko. Chociaż... Zobaczcie, oni wszystko wycofali. Jakiś magik tutaj zrobił sztuczkę i wszystkie wojska włoskie pozabierał. Zostały tylko jakieś wyczerpane dywizje. Dobra, teraz tylko zająć ten port. O, jest już dywizja wenezuelska. Walczy teraz po naszej stronie. Wspaniale, no zobaczcie, no my już jesteśmy na granicy z Francją. I zbliżamy się do Turynu. Jeszcze okrążymy 9 dywizji, zaraz. Musimy zająć jak najszybciej włoskie fortyfikacje. W Sabaudi, nie, w Piemoncie. No, zobaczcie, no jesteśmy już na francuskiej granicy. Okrążymy włoskie dywizje. I ruszamy w stronę Rzymu. Turyn, Turyn. Dobra, mamy Turyn. Dobra, no niestety te włoskie dywizje zdołały uciec przed nami. Jeszcze hiszpańskie dywizje pojawiły się w Budapeszcie. Okej, okay, a my... O, zobaczcie, kolejny wspaniały kocioł. 28, 29, 34 dywizje włoskie w kolejnym kotle. O, wspaniałe wieści. I mamy sporo nowych, wolnych fabryk wojskowych. No i lecimy na Rzym. Musimy jeszcze zniszczyć te dywizje, które tu zostały. No dobra, niestety nie udało nam się zająć wszystkich fortyfikacji włoskich tutaj, ale całkiem sporo zajęliśmy. Dobra, wysyłamy więcej dywizji na front. I lecimy na... Raszujemy ten Rzym. Wolfram, 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 ZSRR. Dawajcie nam Wolfram. Ropy nam też dawajcie. Koncentracja przemysłu nam się zbadała. To dobre wieści. Zaawansowane narzędzia mechaniczne teraz... Nie. Teraz zbadamy ulepszone wyposażenie piechoty 2.
Okej, okay, musimy zniszczyć tę dywizję Scottła. Chwilę to oczywiście potrwa. Tutaj bitwa potrwa jeszcze 8 dni. Ale jak na razie to Francuzi mają przewagę. A my już jesteśmy prawie pod Rzymem. Włosi jeszcze starają się przed nami bronić, a ja ten odcinek muszę już kończyć. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się już w następnym. Do zobaczenia.